Tak jak pani Agnieszka wspomniała, wygrała przetarg firma Newhouse pana Pawła Babińskiego, który jest też obecny tutaj. Cieszę się ogromnie, że to właśnie firma pana Pawła będzie te prace wykonywać, bo mają ogromne doświadczenie. Tym doświadczeniem najświeższym to są Wigry, które już właściwie są na ukończeniu, ten etap działania, więc to bardzo, też było bardzo trudne. Inspektorem nadzoru jest pan Artur Błażewicz z Suwałk. Też się cieszę, że się zgodził na to, by prowadzić właśnie od tej strony nadzoru te wszystkie prace. Chcę bardzo gorąco podziękować też naszemu starostwu powiatowemu. Wiecie państwo, że wszystkie prace przy zabytkach wymagają pozwoleń na budowę. I wydaje mi się, że chyba rzadko gdzie można spotkać takich urzędników starostwa, żeby byli tacy spolegliwi w tej sprawie. Im naprawdę zależy na tym, żeby te wszystkie prace przy zabytku, żeby jak najprędzej, żeby one mogły się posuwać do przodu, a to wymaga wszystko dokumentacji. Także panie starosto, na pana ręce chcę bardzo podziękować wszystkim pracownikom starostwa i geodezji, i Wydziału Budownictwa za takie piękne, sprawne działanie. I nawet w tym trudnym czasie pandemii, bo jeszcze w czerwcu musieliśmy ten projekt zamienny przedstawić pozwolenie. Także bardzo dziękuję za to. Również chcę podziękować pięknie za taką piękną postawę Podlaskiego Konserwatora Zabytków, zarówno pani profesor Dajnowicz, jak i pani kierownik delegatury w Suwałkach, pani Anecie Jedulis, która nasza, miejscowa, ona też wie dobrze, jak to wszystko wygląda i tutaj jest też ogromne podziękowanie za taką spolegliwość i pomoc w tych wszystkich działaniach. Proszę państwa, ruszamy teraz z najważniejszym, czyli z realizacją tego projektu. Ogromna wdzięczność tutaj naszemu pasterzowi diecezji, że ksiądz biskup też zaufał i zgodził się na to, żeby takie działania związane z klasztorem podominikańskim podjąć. Pod wieloma względami, ale ja myślę tutaj także o tym względzie finansowym. No wiecie państwo, 3-milionowy kredyt przez parafię sejneńską podjęty, to nie jest od sobie takie coś. To wymaga naprawdę i odwagi, no i zawierzenia, że to wszystko uda się. Mamy nadzieję, że tak będzie. Dlatego i modlitwa dzisiaj, i błogosławieństwo Boże. I tutaj jest wielka też wdzięczność za to zaufanie księdza biskupa, że my tutaj to, co robimy, że to jest dobre. I to będzie służyć nie tylko sejnom, nie tylko parafii sejneńskiej, ale będzie służyć także całej naszej diecezji. I takiego dużego projektu, takiej dużej inwestycji jeszcze tutaj nie było. 20 milionów złotych to naprawdę duża inwestycja jest, więc tym bardziej musimy dołożyć wszelkich starań i wszystkich serdecznie proszę, jeśli ktokolwiek chciałby włączyć się, pomóc, to zawsze jest to możliwe. Także to jest też godne podkreślenia. Bardzo serdecznie proszę księdza biskupa o słowo jeszcze, a potem poproszę również o modlitwę poświęcenia jeszcze raz tego naszego obiektu w celu remontu i to będzie także błogosławieństwo dla wykonawców i dla wszystkich zaangażowanych w to dzieło. Moi drodzy, kiedy tak patrzymy na budowę kościołów, klasztorów przez wieki, a także i dzisiaj, to dochodzimy do wniosku, że zawsze były budowane przez ludzi wiary. Czy biednych, czy bogatych, ale ludzie wiary. I podziwiamy wiarę tych, którzy budowali wcześniej i tych, którzy zbudują. I dzisiaj, żeby wyremontować właśnie ten obiekt, który można mówić, dlaczego w takim stanie zostaliśmy, ale żeby ten obiekt nadal pełnił wielką rolę, wielką misję w tym rejonie, w tym miejscu, to również potrzeba wielkiej wiary, zaufania, aby się podjąć i wyremontować
żeby ten cel był realizowany i spełniany. Jest takie powiedzenie, tylko zapalenie potrafią zapalić, przekonanie potrafią przekonać. I takim zapalonym i przekonanym był ksiądz prałat Zbigniew, który przekonywał i zapalał innych, że warto to zrobić, ale nie tylko on. Duża grupa, która tutaj wcześniej już działała, szukali różnych pomysłów. To był ten wielki zapał, wielkie przekonanie, że trzeba to zrobić. Dla mnie był to znak, że tego chce Pan. Dlatego tutaj nie miałem żadnych trudności, aby zaufać, aby powiedzieć, trzeba to robić. Bo kiedy mamy przekonanie, że jest to dzieło Boże, nie lękajmy się, nie bójmy się. Pan Bóg będzie tak kierował, że cel zostanie osiągnięty. Kiedy zaufamy Maryi, a przecież Matka Boża Synańska czuwa, otacza tutaj swoim płaszczem, to na pewno to dzieło zostanie ukończone i ono będzie spełniało wspaniały, piękny cel, nie tylko jako muzeum, ale bardzo ewangelizacyjny. Bo tego dzisiaj potrzeba, ewangelizować przez kulturę. I ten obiekt, to miejsce, właśnie taki cel będzie miał. Dlatego też dziękuję tym wszystkim, którzy zostali tutaj już wymienieni przez księdza prałata Zbigniewa, tym, którzy przekonali się. I pani Agnieszce, która była wspominana, pani Basi, czy księdzu Dariuszowi i wielu, wielu innym, którzy wcześniej jeszcze przyjeżdżali do mnie, aby coś robić z tym klasztorem, żeby podejmować się na różny sposób remontów. I też życzę, aby w roku 8 września 2022 roku, w rocznicę koronacji figury Matki Bożej Sejneńskiej, abyśmy mogli spotkać się tutaj na podziękowaniu Bogu, Maryi i ludziom dobrej woli, którzy na różny sposób przyczynili się, że ten obiekt został odremontowany, ta część, która jest zaplanowana. Trudności będą. Bo jakby nie było trudności, to cóż to za remont? Ale zacytuję tutaj świętego Arnolda Jansena, założyciela mojego zgromadzenia, trzech zgromadzeń misyjnych, zawsze mówił: im więcej trudności, tym bardziej trzeba zaufać Panu Bogu. Dlatego zaufajmy, zawierzmy siebie Panu Bogu. A w tygodniu misyjnym to dodam jeszcze jedno przysłowie afrykańskie, które obrazowuje. Afrykańczycy mówią tak: jeśli siedzisz na słoniu, nie musisz się obawiać szczekających psów. A w sensie religijnym tak to rozumieją. Kiedy zaufasz Panu Bogu, kiedy zawierzysz Panu Bogu siebie, daną sprawę, nie musisz obawiać się trudności, problemów, kryzysów. A więc zaufanie, zaufajmy, zawierzmy, a dzieło osiągnie swój cel i będziemy radować się i wielbić Boga, że to dzieło zostało spełnione. A jeszcze wszystkim budowniczym życząc i wszystkim odpowiedzialnym takie porzekadło: rzuć serce za przeszkodę. Tych przeszkód będzie jeszcze wiele. Rzućmy serce za przeszkodę, a gdzie serce, tam zawsze dojdziemy. I tego z całego serca życzę, abyśmy już teraz mogli się radować, cieszyć, a z 2022 roku, 8 września, żebyśmy z tą radością cieszyli się i ubogacali innych, którzy będą tutaj przebywać. Nie tylko 7 tysięcy, ale 77 tysięcy, mówiąc ewangelicznie. Szczęść Boże!